Znajdujemy się w Myślenicach na ulicy Jana Donina Brzezińskiego. Czy zdarzało się Wam tędy przechodzić i zastanawiać się, kim była ta osoba, która widnieje na tabliczce z nazwą ulicy? Zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu Z kamerą w muzeum. Witajcie w gabinecie burmistrza. Jesteśmy tutaj nie przez przypadek, albowiem bohater dzisiejszego odcinka był burmistrzem Myślenic. Jednakże jego biografia nie zamyka się bynajmniej w roli, w funkcji urzędnika miejskiego. Jan Dunin Brzeziński urodził się 30 grudnia 1883 roku w Łazanach pod Wieliczką, w rodzinie typowo ziemiańskiej i szlacheckiej. Stosownie do swojego urodzenia otrzymał też wykształcenie. Studiował rolnictwo w Niemczech, potem ukończył różne kursy mleczarskie w Szwajcarii, co miało go przygotować do roli zarządcy majątku ziemskiego. Otrzymał też wykształcenie wojskowe. Mianowicie służył w armii austriackiej, gdzie dosłużył się stopnia podporucznika. W 1911 roku osiadł na stałe w Osieczanach pod Myślenicami i ten majątek otrzymał od matki, która z kolei odziedziczyła go po swoim bracie. I właśnie w Osieczanach założył swój dom rodzinny, gdzie mieszkał razem z żoną i dziećmi. Gdy wybuchła I wojna światowa, Jan Dunin Brzeziński był jednym z pierwszych ochotników, którzy zaciągnęli się do Legionów Polskich. Był on bardzo cennym nabytkiem dla Legionów, ponieważ był on już doświadczonym oficerem, który służył wcześniej w armii austriackiej. W Legionach służył przede wszystkim jako oficer kawalerii. Stopniowo awansował na wyższe stopnie oficerskie, aż w końcu 1915 roku został awansowany na rotmistrza i został dowódcą dywizjonu ułanów 2. Brygady Legionów. Brzeziński brał udział w wielu bitwach i potyczkach, aż w końcu, kiedy w 1917 roku był tak zwany kryzys przysięgowy, znalazł się później w szeregach Polskiego Korpusu Posiłkowego. W lutym 1918 roku został internowany przez Austriaków i przez jakiś czas przebywał w obozie. Został z niego dosyć szybko zwolniony i wrócił do swoich rodzinnych Osieczan, co zbiegło się jednak z zakończeniem I wojny światowej i nowymi wyzwaniami, przed jakimi stanęła nasza odradzająca się ojczyzna. Mianowicie zaczęło się tworzyć, formułować Wojsko Polskie i Jan Dunin Brzeziński postanowił brać w tym udział. Również wspierając swoim majątkiem ochotników, formułował oddziały wojska i do tego właśnie wojska dołączył. Tam też służył przez następne miesiące i lata. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, doczekał się awansów na kolejne stopnie oficerskie, został majorem, a później pod pułkownikiem. I w końcu 1920 roku został przeniesiony do rezerwy. Wtedy wrócił do Osieczan, do swojego majątku rodzinnego, gdzie zaczął właśnie wieść taki żywot, do którego był powołany, można by tak powiedzieć, od czasów młodości, czyli został ziemianinem. Ale został też społecznikiem. Bardzo się angażował społecznie. Między innymi pomagał budować szkołę w Osieczanach, też finansowo wspierając. Założył ochotniczą straż pożarną w Osieczanach. I też można powiedzieć, że w ramach zasług właśnie tego życia społecznego, ale także życia legionowego, w 1934 roku został wybrany na funkcję burmistrza Myślenic. I pełnił tę funkcję przez 5 lat. I tu z kolei koniec jego kadencji, złożenie przez niego urzędu, zbiegło się z czasem z wybuchem II wojny światowej. I tutaj Brzeziński poczuł w sobie zapewne taki moralny imperatyw, że musi też brać udział w tym nowym konflikcie światowym. I na ochotnika wyruszył do Lwowa, gdzie bronił miasta. Tutaj niestety dostał się do niewoli sowieckiej.
i jako jeden z wielu tysięcy polskich więźniów, oficerów stał się ofiarą tzw. zbrodni katyńskiej. Wiemy, że był przetrzymywany w obozie w Starobielsku, w Kozielsku. Miejsce jego dokładnej śmierci jest nieznane, ale większość historyków zakłada, że został zamordowany w więzieniu NKWD w Mińsku. Jan Dunin Brzeziński to bardzo ważna postać dla myślenic i dla muzeum. Łączy on bowiem tragizm obu wojen światowych z naszym dążeniem do niepodległości. Jest więc takim symbolem pięknej, ale trudnej historii Polski z początku XX wieku.